Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Afryce, Afryce Wschodniej. Ze mną dr Anna Cichecka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Erytrei. Kraj, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Afrykę, o swoich sąsiadów, izolowany dotychczas? Wiesz, no, Erytrea była izolowana, ale też sama się izolowała. I mówi się o Erytrei często, że to jest właśnie mały, biedny kraj w rogu Afryki, czyli w jednym z najbardziej burzliwych regionów świata, który jest jednocześnie jednym z najbardziej zamkniętych i najbardziej represyjnych państw na świecie. I rzeczywiście Erytrea ma dość skomplikowane relacje z sąsiadami w regionie. Ma nieułożone relacje z Etiopią, mimo że oficjalnie zostały podpisane porozumienia pokojowe, to chyba nigdy nie doszło do prawdziwego pojednania, do wybaczenia Etiopii tego, że Etiopia aneksowała Erytreę. Erytrea jakby z wieloma krajami w regionie była i jest skłócona, dlatego tym bardziej zaskakująca wydaje się decyzja o przyłączeniu się do bloku wschodniego, o której to dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, co to za organizacja? To jest organizacja IGAD, to jest międzyrządowy organ do spraw rozwoju, tylko że ten międzyrządowy organ do spraw rozwoju powstał w 1996 roku, zastępując wcześniejszą inicjatywę i ta wcześniejsza inicjatywa nazywała się Międzyrządowy Organ do Spraw Suszy i Rozwoju i powstała w latach 80. jako odpowiedź na bardzo drastyczne susze w paśmie Sahelu, które uderzały przede wszystkim właśnie w róg Afryki, w Somalię, w Sudan, w Erytreę, w Djibouti i one odbiły się szerokim echem wśród społeczności międzynarodowej wtedy. To właśnie z lat 80. pochodzą te słynne zdjęcia dzieci z wydętymi brzuszkami i ludzi cierpiących głód, którzy uciekają na południe od Sahelu i szukają schronienia. I jedną z inicjatyw podjętych właśnie przez państwa regionu, ale pod auspicjami ONZ, było stworzenie takiego międzyrządowego organu, który próbowałby wspólnie uporać się z klęskami żywiołowymi, a z drugiej strony, który próbowałby poradzić sobie też z wyzwaniami, jakie już wtedy prognozowano w tym regionie w związku właśnie z suszami i z ich konsekwencjami. Natomiast też IGAD nie działa tylko w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. To jest taki podmiot, który jest dość elastyczny we współpracy i misją tej organizacji jest promowanie integracji regionalnej i przyjaznych relacji w regionie, ale też poprawy standardu życia, promowania zrównoważonego rozwoju i również działania na rzecz bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa militarnego, łagodzenia skutków konfliktów i angażowania się w tego typu wyzwania czy w tego typu problemy w regionie. Organizacja skuteczna? To ciężko stwierdzić. Jak na skalę problemów toczących się w regionie rogu Afryki, można powiedzieć, że do pewnego stopnia tak. Gdybyśmy jednak spojrzeli na całokształt, to moglibyśmy stwierdzić, że tych problemów jest nadal bardzo dużo, co pewnie świadczy o tym, że organizacja nie jest do końca wydolna. A może też warto wspomnieć, że tutaj do organizacji należy Etiopia, Sudan, Kenia, Uganda, Somalia, Djibouti i później właśnie dołączyła Erytrea po uzyskaniu niepodległości i Sudan Południowy, więc jak widać to są takie państwa, które mierzą się z wieloma wewnętrznymi problemami. No i też właśnie ta skala tych problemów jest na tyle duża, że trudno mówić, aby jeden IGAD był w stanie się z nimi uporać. Zastanawiające jest też pewnie, kraje mają różne interesy, różne spojrzenie. Wspomniałaś też o tym, że no, sami sąsiedzi patrzą na siebie niezbyt przychylnym okiem. Tutaj to, co wybija się najbardziej na pierwszy plan, to są te różne napięcia pomiędzy Erytreą a Etiopią. Erytrea była kolonią włoską, natomiast po II wojnie światowej ona została powierzona pod administrację ONZ-u, a ONZ stwierdził,
że najlepiej byłoby z tego maleńkiego skrawka utworzyć federację z Etiopią. Federacja ta miała związek ekonomiczny, polityczny, ale w praktyce Erytrea była traktowana jako prowincja Etiopii, czy jakiś tam fragment Etiopii. Ważne jest też to, że już za czasów kolonialnych, czyli za czasów tej kolonizacji włoskiej, Erytrea była przez Włochów eksploatowana i większość zasobów pochodzących z Erytrei zasilało tą administrację kolonialną włoską w Etiopii, czyli już wtedy powstawała taka zależność na niekorzyść Erytrei. W latach 60. cesarz Etiopii Haile Selassie ogłosił aneksję Erytrei, czyli de facto skolonizował ten region, włączył ją do Etiopii. Ta decyzja spotkała się z dużym oporem ze strony etiopskich ruchów niepodległościowych, i one zaczęły toczyć walkę niepodległościową, prowadząc finalnie do uzyskania niepodległości, do odłączenia się od Etiopii. To się wydarzyło w 1993 roku. Natomiast pomimo oficjalnego uzyskania niepodległości toczyły się walki przygraniczne i mnóstwo napięć i konfliktów na linii Erytrea-Etiopia. Dla Etiopii też odłączenie się Erytrei oznaczało, że Etiopia traci unikalną linię brzegową na Morzu Czerwonym, więc dla Etiopii to też nie był łatwy fragment historii do przełknięcia. No i te zaszłości przez wiele lat były widoczne. Erytrea, tak jak wspomniałaś, dołącza do regionalnego bloku. To jest pewnie proces też, który potrwa długo, jeżeli chodzi o odbudowę więzi z sąsiadami. Czy tu jakieś deklaracje władz już padły pierwsze? No właśnie póki co nie. Póki co pojawiły się wpisy na Twitterze i Erytrea po prostu dołączyła do jednego ze spotkań, jak gdyby nigdy nic, po 16 latach. Na Twitterze minister informacji z Erytrei napisał, że Erytrea postanowiła wznowić swoją działalność w IGAD, i że chce pomóc w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie. I to, co się tutaj wysuwa na pierwszy plan, to to, że taka decyzja może być motywowana wzmożoną działalnością Al-Shabaab, organizacji terrorystycznej, która w ostatnim czasie znów daje się regionowi we znaki i być może ta decyzja jest motywowana przede wszystkim obawą o tym, że Al-Shabaab może zaszkodzić również Erytrei, choć Al-Shabaab ataki przeprowadza głównie w Kenii, w Etiopii, no i w Somalii oczywiście i w Ugandzie. To jest wszystko, co się na razie pojawia. Nie ma żadnej oficjalnej wypowiedzi na ten temat, skąd taki krok i dlaczego Erytrea decyduje się dołączyć do IGAD po 16 latach zastoju w organizacji i pewnie to się niebawem okaże. Zresztą też ciężko tutaj jakby dowiedzieć się, co się wydarzyło, ponieważ Erytrea jest państwem autorytarnym. Ona jest od lat rządzona przez samozwańczego prezydenta czy też dyktatora Afewerkiego. Ciężko uzyskać rzetelne, transparentne informacje o tym, co się w kraju dzieje, ponieważ nie ma pluralizmu mediów, nie ma dostępu do wolnych mediów, więc tyle wiemy, co nam na razie źródła prasowe podają. Tak jest. Tak. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Doktor Anna Cichecka, kłaniam się serdecznie. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.